Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie z tej strony panie się Dariusz Hampel. Cześć, Sławku. Cześć, witajcie. Sławek Luter z tej strony, Sławku? Dzisiaj mamy fantastyczny temat. Z kim się zadajesz, takim się stajesz, jakimi ludźmi warto się otaczać. Streamujemy chyba na dzisiaj na pięciu czy sześciu kanałach. Sławku, co powiesz na nasz dzisiejszy temat? Słuchajcie, temat jest bardzo ważny. Jest takie powiedzenie bardzo, bardzo ciekawe powiedzenie, które jest bardzo mądre. Jak się człowiek przypatrzy temu, pokaż mi swoich znajomych, pokaż, a ja ci pokażę przyszłość. Pokaż mi twoje środowisko, w którym się obracasz, a ja ci pokażę przyszłość. Jest też takie bardzo modne powiedzenie. To, jakie życie masz, jakie życie prowadzisz w różnych obszarach, to zależy też od pięciu ludzi, średnio od pięciu ludzi, którym się najczęściej otaczasz. I środowisko jest jednym z fundamentalnych elementów świadomego życia, bo i to środowisko wewnętrzne w naszej głowie, ale i zewnętrzne, czyli właśnie z kim spędzamy czas, kto nas otacza, o czym ci ludzie rozmawiają, jakie mają przekonania, ile zarabiają, czy są w rozwoju osobistym, jaką mam postawę, nastawienie, jest to klucz. Więc wbrew pozorom jest to bardzo ważny temat. Jestem, jestem, sławko, Chciałem tylko nas trochę zareklamować wszędzie. Ja też uważam, że jest to jeden z kluczowych tematów, jeden z najważniejszych tematów, obojętnie czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym, w życiu nasi znajomi itd. Jest dużo więcej jeszcze tych cytatów, z kim się zadajesz, takim się stajesz i to po polsku, po niemiecku, czyli coś w tym musi być. I szczerze mówiąc, czym jestem starszy, tym, 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 tym coraz bardziej zaczynam to rozumieć. I powiem szczerze, że. Brian Tracy, ja to często, bardzo często powtarzam, Brian Tracy w którejś książce, on często powtarza, naszą najważniejszą decyzją w życiu jest dobór naszego partnera, to jest pierwsza decyzja, bo to decyduje jak nasze życie będzie dalej, dalej... Ewoluować, rozwijać się, tak. I, I czy to jest nasza żona, czy to jest nasz mąż, to decyduje, jak będziemy działać, jak będziemy po prostu dalej działać. I ja często powtarzam, e network Marketing sprawił e w 1992 roku, jak mieliśmy pierwszy kontakt, i ja chodziłem po prostu na szkolenia, szkoliłem się, jeździłem na, na seminaria, e żona siedziała w domu i wracałem do domu, i coraz mniej mieliśmy wspólnych tematów. I często to powtarzam, jakby Ania nie razem ze mną nie poszła w tym kierunku, to by prawdopodobnie dzisiaj nie byliśmy byśmy razem. Po prostu nie rozwijaliśmy się w jednym kierunku. I Sławku? Ja jestem, tak. Ja Aha. jestem. Poczekaj, bo ktoś. Sławku, możesz chwilkę przejąć? Tak, oczywiście. Słuchajcie, jeżeli chodzi o o środowisko, zadbajcie o to, żeby, znaczy, żeby zadbać trzeba najpierw zmonitorować, zatrzymać się i uświadomić sobie z, jak, y, z jakimi ludźmi się otaczam, z kim chodzę na Sylwestra, kto przychodzi na moją urodziny, y, czy to są ludzie pozytywni, ambitni, czy ludzie narzekający tak zwani maruderzy, czy to są osoby, które do czegoś dążą, y, starają się y, są pozytywnie nastawieni, czy to są osoby bierne, sparaliżowane, negatywne? Czy to, oso, to są osoby, które ciągną nas do góry, w jakiś sposób wspierają, możemy na nich liczyć, to, czy to są osoby, które, które to my musimy ciągle reanimować i ciągle, że tak powiem, jest, można powiedzieć, pasożytują na nas. Jest to klucz. I środowisko jest jednym z pierwszych elementów do zmiany, jednym z najważniejszych, jeżeli chcemy zmienić życie. I to dotyczy i środowiska, i jeszcze raz powtórzę, wewnątrz, bo najczęściej czasu będziemy spędzać do końca życia sami ze sobą, więc tu chodzi o, o nasze myśli, o nasze przekonania, o nasze osądy, o obraz siebie, o wizerunek własny. To też trzeba pracować, bo to jest głęboki rozwój osobisty, żeby zmienić obraz siebie, bo najlepszym przyjacielem powinniśmy być sami dla siebie, dlatego że jak my będziemy się dobrze czuć we własnej skórze, będziemy mieć dobry osąd o sobie, to naprawdę aż miło będzie mieszkać z partnerem, wspierać go, bo nie będzie konfliktów wewnętrznych, nie będziemy, nie będziemy też pasożytować na innych, więc to my pierwsi musimy zadbać o nasze środowisko, czy dobrze się czujemy w naszej skórze, czy mamy dobry obraz siebie, samoosąd, samoocenę, dobrą pewność siebie i czy nad tym pracujemy, bo później zaczynamy też właśnie w życiu osobistym otaczać się też pewnego rodzaju ludźmi, nie ma nic w tym złego, że jeżeli ciągle ktoś cię ciągnie w dół albo jest pasożytem albo toksyczne relacje się tworzą czy to w związkach, czy to ze znajomymi, to jeżeli chcesz żyć fajnym, szczęśliwym, spełnionym życiem, zmieniasz to środowisko no, do, dochodzi do pewnego momentu, że nie chcesz na siłę być lubiany nie chcesz na siłę się z kimś przyjaźnić kto tylko z ciebie wysysa energię, jest takim wampirem tylko e, chcesz szukać ludzi, e, którzy, którym się razem śmiejesz kiedyś czas na śmiech. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy, to ją się daje i się nie pyta, czy może się odwdzięczyć, czy nie, że miło spędzasz czas. Jeżeli chodzi o obszar biznesowy, zawodowy, absolutnie ma to znaczenie, bo zgodnie z tym powiedzeniem, show me your friends, I will show you future. Czyli pokaż mi przyjaciół, znajomych, a ja ci pokażę Twoją przyszłość. Jeżeli chodzi o obszary kariery, biznesu. Też zwróć uwagę na to, jeżeli chodzi o segment finansowy, niezależności finansowej, czy, czy dążysz do środowiska, czy poznajesz ludzi, którzy robią rzeczy fajne, na których cię możesz inspirować, uczyć, mogą być w, jakimś, w jakiś sposób twoimi mentorami, partnerami, czy to są osoby, które, wiesz, otaczasz się ludźmi, którzy, osoby, które są w wiecznych długach negatywnych, czyli nie inwestują tylko są na poziomie konsumenckim, przeżerają pieniądze, nie rozwijają się, a nie daj Boże ci jeszcze doradzają. Nie daj Boże, ty jeszcze jesteś, chciałbyś coś zmienić w życiu, szukasz nowych szans biznesowych czy rozwojowych, ale szwagra pytasz, który od 30 lat nie wiem, pracuje i, i praktycznie na tym samym poziomie finansowym, pytasz się, czy warto w dany biznes wejść, czy warto coś zacząć zmieniać. Musisz być bardzo ostrożny. Czy, czy, czy autorytetami twoimi w obszarze także finansów i kariery, czy budowania planowania finansów, czy niezależności finansowej są osoby, które faktycznie osiągnęły to, co ty chcesz? Czy pytasz się cioci, wujka, brata, siostry, czy masz dany biznes zrobić, czy nie? I tu musisz być bardzo inteligentny i bardzo ostrożny, bo najczęściej te osoby będą ściągały cię w dół. Bo jeżeli nie ma środowiska, które cię wspiera, nie ma środowiska, które, które wytrenowane w danym obszarze, które może być wzorem w danym obszarze, to będzie cię ściągało w dół. Po pierwsze, dla twojej ochrony. Po co ci ten biznes pilnuje tego etatu? I to jest ok, porada od osoby, która nie jest wolna finansowa, jest niewolnikiem finansowym, ma trzy kredyty, nie wiąże końca z końcem, tak, to ona do z twojego poziomu cię ściąga. A zupełnie inna jest rada człowieka, który, który jest ambitny, jest przedsiębiorczy, jest zaradny, jest, jest no, jakby myśli, planuje przyszłość, działa. Zupełnie inaczej jest taką osobę zapytać, czy warto odpalić dany projekt, co ty o tym sądzisz, jaką radę byś mi dał. Czyli tutaj też jest zwróć uwagę, kim się otaczasz i kogo masz za doradców i w sferze biznesowej, oczywiście także w sferze prywatnej. Z kim spędzasz oczywiście wolny czas, czy to są rodzina, przyjaciele, czy masz swoją paczkę znajomych, z którą czasami na małe jasne też wyskoczysz, bo to też jest częścią naszego człowieczeństwa. Więc to jest gigantyczny zasób, żeby zobaczyć, z kim się, z kim przystajesz, w jakim środowisku się otaczasz, bo taką będziesz miał przyszłość. I ja rozumiem, że rodziny się nie wybiera. Ja też jestem osobą, która Rozwija się, promuje, jestem ambasadorem przedsiębiorczości i szanuję moją rodzinę, moich kuzynów, moich siostry, moich braci i tak dalej, ale kiedy się spotykamy, wyłączam, jakby dopasowywuję się do ich środowiska, do ich poziomu, że tak powiem, bo to są typowi etatowcy, typowi zatwardziali zwadziali tacy etatowcy, którzy wszystko negują, co nowoczesne, przedsiębiorcze, absolutnie nie, nie rozwijają się w tym temacie, więc kiedy się spotykamy, sprowadzam rozmowy na tematy dostosowane, czyli nie mówimy o przyszłości, o możliwościach, o co wsłychać, jak w tej robocie u Was i tak dalej, żeby ich nie urazić, bo to też trzeba elastycznym bardzo być. Ale tam, gdzie ja potrzebuję się rozwijać, tam, gdzie chcę walczyć o lepszą przyszłość dla siebie, dla innych, otaczam się liderami, czy biznesmenami, czy przedsiębiorcami, czy ludźmi, którzy albo mają to, co ja chcę, albo osiągnęli to, co chcę, bo mogę się na nich wzorować, od nich uczyć. I kiedy ja złapę kryzys, kiedy złapę doła, kiedy utknę gdzieś. Wiem, że mogę się gdzieś zapytać, zadzwonić, poprosić o konsultację, o poradę. Co by ktoś ewentualnie na moim miejscu zrobił? Bo może przeszedł taką sytuację w przeszłości i znalazł na to rozwiązanie, a ja nie muszę wymyślać koła od nowa. Więc środowisko absolutnie jest mega mega ważne. Jeżeli ktoś chce ze swoim życiem, no nie chce go stracić, nie chce go przeżyć tak w byle jakiś sposób, to zwróć uwagę na życie osobiste, prywatne czy na życie zawodowe i biznesowe i z kim przebywasz i, 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 i jak ci ludzie jaki mają status finansowy poziom finansowy sposób myślenia czy się rozwijają jak myślą jakie mają przekonania jakie mają umiejętności bo będziesz równał do ich poziomu i to jest mega mega ważne to jest mega ważna rzecz często jest tak jak rozmawiam z ludźmi że na początku, czy zaczynamy jakiś biznes, pozostańmy przy tym network marketingu, czy zaczynamy przygodę z rozwojem osobistym, no to często jest tak, że bardzo szybko widzimy jakieś zmiany, bo czegoś się nauczyliśmy, czegoś doświadczyliśmy, i często chcemy o tym mówić, bo chcemy się dzielić z rodziną, z przyjaciółmi, swoimi najbliższymi, tymi doświadczeniami. I często mówi się do takiej ściany, bo po prostu ci ludzie nie chcą, żebyśmy my się zmieniali. Jak umawiamy się, ja zawsze żyłem od poniedziałku do piątku, że tak powiem, w piątek człowiek się cieszył na ten weekend, na, na spotkanie ze znajomymi, na, na, na tak zwane piwko w lecie na gryla. I tak się toczyło to życie. I teraz nagle przychodzisz z jakimś biznesem, czy przychodzisz, jadę na seminarium, czy doświadczyłem tego, czy tamtego. Dla tych ludzi oni cię znają na co dzień, oni wiedzą, jaki ty jesteś, znają też twoje słabe strony. I po prostu to nie, nie funkcjonuje. I, I to jest proste. Chcemy się odchudzać. Ja powtarzam to tak. Płyniesz łódką i teraz masz jakiś cel przed oczami i, i, i wiosłujesz tymi wiosłami i będą ludzie, którzy wejdą po prostu na tą łódkę do ciebie i będą ci pomagać wiosłować, ale będą też takie osoby, które po prostu będą cię chcieli ściągnąć z tej łódki my musimy sami sobie zadać pytanie, w którym kierunku my chcemy iść, jakimi ludźmi my chcemy się otaczać. I często, tak jak powiedziałeś, często jest trudno, bo jest to rodzina, jest to przyjaciel, którego znamy 10-20 Lat, który idzie na tą naszą ścieżką życiową razem z nami, um, i po prostu to się toczyło, toczy. I my zauważyliśmy jedną zmianę, czego nie widzieliśmy przez, przez 30 lat. Um, idziesz na takie spotkania ze znajomymi i tak dalej, i zawsze jest to samo. Zawsze są tematy obgadywanie kogoś, rozmawianie o polityce, o, o uchodźcach, o koronie. To są tematy, które dzielą o, o, o telewizji. Brak tematów jest, choć coś zrobimy, choć coś zmienimy, choć coś pozostawimy po sobie, tylko za każdym razem, jak zwrócisz uwagę, za każdym razem, każda jedna impreza, każde jedna spotkanie jest podobne. I teraz, jak ty się tam w, w, dobrze w tym czujesz, jest wszystko ok. My nie możemy. Problem był przykładowo u mnie, z mojego z własnego przykładu, jest, że ja doświadczyłem czegoś i ja już chciałem zmieniać wszystkich, zmieniać każdego i wciągać w te, w te moje, w moje doświadczenia, a to nigdy nie będzie funkcjonowało. I w momencie, kiedy to zostawiłem, zacząłem żyć swoim życiem, muszę patrzeć, co dla mnie robi dobrze, którzy ludzie dla mnie robią dobrze. I czasami musimy ciężkie ciężkie decyzje podejmować, zrezygnować z jednej czy z drugiej osoby, ale jak to naszemu sercu dobrze robi, przepraszam za mój język polski, ale jak się ekscytuję, to mi brakuje znowu słówek. Jak to mojemu sercu dobrze robi i ja się z tym dobrze czuję, to przestańmy się zastanawiać, co ten pomyśli, co sąsiad pomyśli, czy co moja rodzina pomyśli. To jest nasze życie i my musimy się za... otaczać tymi ludźmi, którzy nam dobrze robią. A niektórzy nas sprowadzają po prostu często w dół, i, i my na to jeszcze pozwalamy. Dokładnie, zgadzam się. No, pokaż mi przyjaciół, pokażę ci Twoją przyszłość. Jest to bardzo głębokie zdanie, dlatego że oczywiście, znaczy, to jest głęboki temat. Zawsze z drugiej strony trzeba na tyle rozsądnie podchodzić, że oddzielić biznes od życia osobistego na przykład. I życie prywatne, czyli to, czym ja się zajmuję zawodowo. To jest zawodowo, i tutaj mam środowisko partnerów biznesowych, kontrahentów, klientów, czy, czy po, pomoc jakichś przełożonych, czy, czy partnerów takich współpracujących. I, I to ma olbrzymie znaczenie, kto jest moim sponsorem, tak jak w multilever marketingu, czy nadsponsorem, czy liderem, czy dyrektorem, czy ten człowiek się rozwija, czy ten człowiek mnie do czegoś podciąga. Bo, bo też ma olbrzymie znaczenie to, to powiedzenie: pokaż mi twojego, Twoją linię upline, a pokażę Ci Twoją przyszłość. Więc to, to samo dotyczy. Jeżeli rok, trzy, 5 lat nikt nie awansował w górnej linii upline, to też trzeba zwrócić uwagę na to, czy to jest moje miejsce, czy tam jest energia. Bo co będzie, kiedy ja przesiąknę pewnymi schematami działania, zachowania i tak dalej. I z drugiej strony to trzeba bardzo ostrożnie. Do tego podchodzić. Mamy jedno życie, każdy dzień mija bezpowrotnie, już więcej powtórki tego dnia nie będzie, więc nie możemy marnować na pewne rzeczy czasu i też to wymaga pewnych czasami przemian, czasami migracji, czasami decyzji, że coś, koniec czegoś rozpoczyna coś nowego, bo nie chcemy się bawić, żartować. Więc w sferze biznesowej, ale w sferze osobistej jest dokładnie to samo. Ja zawsze mam. Takie powiedzenie dla swoich partnerów yy, biznesowych, jeżeli ktoś yy, yy, po, powiedz czym się zajmujesz i pokaż, co chcesz zrobić, i, i daj mu dwie rady, poproś o dwie rzeczy. Jeżeli cię ktoś nie będzie wspierał, to ma ci nie przeszkadzać. I to jest mega ważna informacja dla środowiska, bo ty jesteś o, osobną jednostką, to, co jest dobre dla ciebie, nie musi być dobre dla innych, i też nie możesz ze swojego tego, co, czym ty się zajmujesz czy coś robić bożka. Tylko po prostu jest to droga dobra dla ciebie, nie musi być dobra dla innych, ale masz prawo poinformować, że czy chcesz tu rozwijać się, czy w taki czy innym obszarze, i albo ci, jeżeli ci nie chcą pomagać, tak, czy w jakiś sposób wspierać, to przynajmniej niech ci nie przeszkadzają, i to środowisko trzeba też umieć sobie ustawić. Czyli nie chcesz mnie wspierać, to mi nie przeszkadzaj. Po prostu ja informuję, bo jako człowiek dorosły mam prawo asertywnie nie prosić męża o zgodę, czy mogę robić biznes, czy żonę prosić o zgodę, czy mogę. Bo to jest dzieci nada, to jest niedorosłe, niedojrzałe i dorośli ludzie nie proszą się o nic, tylko mówią: Podjąłem, podjęłam decyzję, na tym ten projekt polega. Pokażę ci, na przykład, nieważne, czy to będzie biznes klasyczny, czy, czy, czy biznes online, czy biznes w mediach społecznościowych, czy nowoczesny marketing sieciowy, jak cokolwiek, jakikolwiek model, informujesz i, i o dwie rzeczy prosisz. Nie pomagasz mi, to mi nie przeszkadzaj. Albo pomagasz, super. Łączymy siły, będzie nam raźniej. Ale jeżeli nie chcesz mi pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Tutaj jest inny temat na temat na inne spotkanie, jak poradzić sobie z blokadami, z przeszkodami w biznesie, jak sobie radzić z hamulcami różnymi, wewnętrznymi, zewnętrznymi, i, i to jest też ciekawy temat. Natomiast z drugiej strony, do środowisko wybieramy sami. I to my decydujemy, z kim chcemy spędzać grilla, czy nie, z kim chcemy jechać na wakacje, czy nie. W jakim środowisku, w otoczeniu biznesowym, do kogo dzwonimy, z kim robimy konsultacje, od kogo się uczymy, od kogo się inspirujemy, a z kim nie. I w multilevel marketingu o tyle jest fajne, że nie zawsze twój sponsor czy nadsponsor będzie ci pasował. Bo jest wiele poziomów. Aby ta chemia była, muszą łączyć ludzi pewne wartości, systemy przekonań, kultura osobista, style komunikacji i tak dalej. Ale na szczęście w nowoczesnych modelach rekomendacyjnych jest to, że możesz wybrać sobie apply, na którym pracujesz. I, czyli osoba cię zaprasza do projektu, ale może nie jest wam po drodze. Coś nie ma energii, nie ma tak zwanej chemii, ale to nie szkodzi. Możesz mieć nad, możesz nad, szukasz sobie w Partnerów biznesowych wcześniej, którzy dołączyli do projektu, kogoś, kim ci jest po drodze, i z nim sobie pracować, z nim sobie rozmawiać, z nim się konsultować, a nawet razem wspólnie biznes robić. I to jest piękne, ale to trzeba też wybrać dobry model biznesowy i dobrą linię sponsorowania. Natomiast jestem oczywiście za elastycznym podejściem, że kiedy jest wigilia, to jest wigilia. Czyli kiedy do mnie przychodzi brat, który. Pracuje przykładowo od 20 lat czy 30 na etacie, to szanuję jego wybory, i mój biznes nie musi być dobry dla niego. Jego wybór nie musi być dobry dla mnie. Ale na płaszczyźnie rodzinnym nie będziemy robić zgrzytów, rozmawiamy, jak ludzie o tym, co słychać, jak żyją, i tak dalej, i tak dalej. On zapyta, co u mnie w pracy, ja mu opowiem, ja zapytam co u niego i tak dalej. Czyli trzeba też mieć elastyczne podejście. Żeby nie sfiksować. Że typu teraz nagle będę, że ja wszedłem w, przykładowo w nowoczesny model, który faktycznie daje duże możliwości, i tak dalej, a nagle się poobrażam na wszystkich, bo nie chcą ze mną robić biznesu. Też uważam, że to jest niedojrzałe, bo oddzielenie modelu biznesowego i systemu zarabiania od relacji przyjaźni jest zupełnie czymś innym. I mogą nas różnić sposoby zarabiania, ale przyjaciel powinien zostać przyjacielem, znajomy powinien zostać znajomym. Ale to już też wymaga pewnej dojrzałości. Ale środowisko jednak jest ważne, żeby nas głównie wspierało. Szczególnie to biznesowe czy, czy to domowe. Takie mam zdanie. Sławku, witamy. Facebook Usa. Tu ktoś z grupy po raz drugi raz nas wita, ale nie widzimy niestety witamy, kto. Witamy, witamy. Bo z grup nie pokazuje to blokada od Facebooka, ale witamy serdecznie. Sławku, dla. Nie daliście mi zjeść drugiego śniadania, tak się zasłuchałem. Facebook User, nie wiemy kto. Smacznego. <grych> Pozdrawiam. Jedz sobie spokojnie. Możesz nas słuchać i jeść. <grych> Często jest tak, że, że no nie, każdy, nie każdy, każdy człowiek jest inny. I jak ktoś siedzi w biznesie i... I nie wiem, jak to teraz muszę słowa dobrze dobierać, żeby delikatnie powiedzieć. Powiedz mi, dla osób, które nie są mentalnie takie silne, jak powiedzieć te nie? Jest często, że nie potrafimy odmówić, ulegamy, przyjmujemy po prostu na klatę. No wszystko, co przychodzi. Wiemy, serce nam mówi, nie: ta osoba jest nieodpowiednia dla mnie, czy obojętnie, czy to jest partner, czy rodzina, czy przyjaciel, znajomy, sąsiad, ale my nie potrafimy powiedzieć po prostu nie. Jesteśmy słabo asertywni. Masz jakąś radę no, dla takich no, osób. Trzeba pracować nad asertywnością i dać sobie prawo do, do na przykład, na przykład jak ktoś, nie wiem, na przykład wprost, nauczyć się mówić wprost, co czujemy. A nie zamiatanie pod dywan, czyli na siłę przyjaźnienie się z kimś, czy znajomość, a czujemy, że ta osoba nas ciąga w dół, jest osobą wampiryczną, czyli wysysa nam energię, a być może jest toksyczną nawet, podważa, wyśmiewa nas, jakby nie docenia, nie szanuje. To my decydujemy możemy to zrobić bardzo delikatnie. Tylko jak ktoś dzwoni do nas, ta toksyczna osoba, słuchaj, może byśmy się spotkali. Słuchaj, wiesz co, dam ci znać, jak będę miał chwilę odzwonię, dam ci znać, jak będę gotowy, bo mam troszeczkę teraz zajęć, dam ci znać. I po prostu nie musisz się tłumaczyć, że, że słuchaj, nie, nie spotkamy się, nie trzeba aż tak twardo na początku Słuchaj, już zmieniłem zdanie, zmieniłem znajomych, nie wspierasz mnie, nie rozwijasz, w związku z tym nie chcesz się już z tobą przyjaźnić. Bo to też jest twarde i hardkorowe. Ale może powiedzieć, słuchaj, dam ci znać, jak będę gotowy, to, to się spotkamy. Tak? I można przez pół roku, rok nie być gotowym i nie musisz się mu tłumaczyć. Po prostu jak będę gotowy, może zatęsknię za jakiś czas. Natomiast na pewno osoba dojrzała, dorosła musi trenować asertywność. Czyli mówić to, co się myśli, ale żeby nie zaatakować tej osoby. Tylko to, co się czuje, czyli nasze odczucia, czy nie, bo ty jesteś taki, taki, nie atakować tożsamości, bo to jest słabe. Tylko słuchaj, ostatnio na ostatnim spotkaniu wyśmiewałeś to, czym się zajmuję. Na przykład proponowałem ci projekt, i zamiast powiedzieć, jak prawdziwy przyjaciel, słuchaj, to nie jest dla mnie, ale ja ci życzę powodzenia, daj znać, jak ci mogę pomóc. Może coś kupię, a może cię polecę. Tak postępuje prawdziwy przyjaciel czy dobry znajomy no, ja już mówię nawet o tej płaszczyźnie biznesowej tak że na przykład budujesz team budujesz organizację i poszukujesz partnerów do współpracy i być może chciałeś przedstawić ofertę swojemu dobremu znajomemu z którym się znacie 50 15 lat i prawdziwy znajomy powie, słuchaj przykładowo darek ja nie czuję się w tym czuję że to nie jest dla mnie ale ja ci życzę powodzenia Będę trzymał za ciebie kciuki, daj znać, co ci mogę pomóc, rozejrzę się wśród znajomych. Może bym podesłał kogoś do ciebie, może ten ktoś. I tak robi prawdziwy przyjaciel. Jeżeli ktoś cię niszczy, ty jesteś głupi, co ty robisz, idiota jesteś, jak dałeś się wciągnąć, mózg cię wyprali, jak można to robić, trzeba być niezłym kretynem, idiotą, żeby takie rzeczy robić, i tak dalej. Po co ci ten biznes, i tak dalej, to już masz sygnał, czy ten człowiek cię szanuje czy nie, bo mówię, osobna jest płaszczyzna, nie musimy razem współpracować, możemy się nadal kumplować, ale jeżeli ktoś atakuje Twoją tożsamość i to w jakiś sposób Ci zakomunikował, że, że Ciebie atakuje jako człowieka, nie to, co robisz, Twój projekt, bo Ty i biznes są często dwie różne rzeczy, tak? To już jest lampka, czy chcesz się dalej z kimś kumplować, z, czym, z kimś takim i przyjaźnić, czy nie, bo, 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 bo to już, bo, bo prawdziwy znajomy Ci tak nie powie. Prawdziwy znajomy powie: Nie dla mnie, nie czuję, ale ja ci naprawdę życzę powodzenia, daj mi znać I, i, i tak dalej. Więc asertywność trzeba trenować. Mówienie, co się czuje, trzeba trenować. Trzeba mieć odwagę, jako dorosły, 30, 40, 50, 60 i tak dalej, latek, powiedzieć, że, że Piotrek. Na przykład zraniłeś mnie ostatnio, muszę chwilę czasu pobyć, nie, nie, nie spotkamy się w, w ten piątek na grilla, bo ostatnio jak Ci na przykład spotkałem się, coś mnie wyśmiałeś w tego, nie czuję się gotowy. Będę gotowy, dzwonię, ale powiem Ci, że źle się z tym czuję, nie wspomogłeś mnie jako stary znajomy i nie musiałeś wcale na przykład dołączać do tego projektu, ale mogłeś przynajmniej mi życzyć powodzenia i jak, w jakiś sposób jak prawdziwy kumpel mnie wspierać. I myślenie to, co się czuje, bez atakowania typu ty jesteś taki, taki owaki, bo, bo nie chcesz ze mną, nie wiem, jechać na ryby czy robić biznesu, jest niedojrzałe. Ale asertywność, czyli mówienie to, co się myśli, bez krzywdzenia innych, tylko mówienie, co się czuje, jest elementem naszej komunikacji, budowania relacji i, 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 i prawo. Mamy prawo mówić to, co czujemy, mamy prawo do własnego zdania i, i nie, mało tego, nie musi się druga osoba z nami zgadzać. Nie musimy też chcieć aprobaty od tej drugiej strony. My mówimy, co czujemy, czy ta osoba to zaakceptuje, czy nie, nas to nie interesuje. Ważne, co my czujemy, co my poczuliśmy. Więc to jest długi temat. Jak być asertywnym, to jest temat na osobne spotkanie, jak... Jak sobie dawać prawo do odmowy, jak sobie jak mówić nie, nie rażąc innych, albo nawet przypracowując pewne schematy. To jest osobny temat, bo to jest ważny temat, żeby, bo mamy jakby zagwarantowane wolności, wolność osobistą, wolność słowa, mamy w prawach człowieka zagwarantowane, że nie musimy robić to, co robią inni, nie musimy mówić to, co chcą usłyszeć inni. Mamy prawo mieć inne zdanie i nie musimy absolutnie się tłumaczyć ani czuć gorsi. Ale to jest głęboki temat. Ale dlatego zapraszamy do naszej grupy Zdrowe Pasje ku Harmonii Ciała i Ducha, jak chcecie się otaczać pozytywnymi osobami. Um, jakieś wiadomości tu dostaję. Um, ten Facebook user to jest Jarek. Witamy Ewę, witamy Jarka. i Jarek napisał właśnie z naszej grupy: Zdrowe pasje. Ludzie chcą być z, nim, z nimi szczerym, a jak, się, a jak się jest, to się obrażają. Taka prawda. To jest. Każdy, każdy tak mówi, każdy chce, ale jak człowiek jest szczery, to potem rzeczywiście widzimy, czy ktoś jednak z tym rozwojem... Jest tak daleko, żeby przyjmować tą krytykę. Krytyka często, znaczy może to nie krytyka, tylko bycie szczerym często jest odbierane jako krytyka. Ja często powtarzam, już w swoich biznesach powtarzałem, lubiłem, jak do, do sklepu przyszedł ktoś i mi powiedział, to mi się nie podoba czy to nie podoba, bo tych tak zwanych lizaczy w życiu nie potrzebujemy, bo jak rzeczywiście przychodzi jakiś kryzys, kryzys to ich po prostu nie ma. A żeby się móc rozwijać, czy to osobiście, czy biznesowo, potrzebujemy tą pozytywną krytykę. Często też jest tak, że ludziom się wydaje, że przeczytali jedną książkę i oni już są daleko w rozwoju osobistym. Często to widzimy przy młodych ludziach. Idą, robią live'y, bo przeczytali jedną książkę i, i są daleko. A to nie tylko książki, ale życie nas uczy. Życie... Z ludźmi i, i po prostu uczymy się każdego dnia. I jak zamykamy, ja byłem. Muszę zareklamować znowu moją ulubioną książkę, Otoczeni przez idiotów. I byłem strasznym, dalej jestem cholerykiem, że tak powiem, ale świadomą osobą. I często nie dawałem sobie cokolwiek powiedzieć, czy to w biznesie, czy prywatnie i, i wiem sam, że ciężko, ciężko było ze mną żyć. I tak jak tu Jarek napisał, ludziom chcą, żeby być z nim szczerym, a jak, jest, a jak się jest, to się obrażają, bo żaden z nas nie chce usłyszeć coś negatywnego na swój temat, obojętnie co by to nie było. I, i dopiero często jest tak, że po czasie przemyślenia przemy, Przemyślamy sobie to. I, I teraz, jak mamy przyjaciel, to jest osoba, która jest do nas szczera i też w trudnych sytuacjach. I w takich sytuacjach po prostu no, ta szczerość jest najważniejsza. I brakuje mi słów. Jednak no, ten język polski jest dla mnie ciężki. Możemy od czasu do czasu wrzucić coś po niemiecku? Jasne, będziecie mi tłumaczyć. Że jak ja mi będzie się. słów brakować, ja będę po niemiecku mówił. Właśnie, ja tylko chcę, może jedno zdanie wtrącę do tego, co Jarek napisał, że jak już mamy być szczerym, to tylko trzeba pamiętać o jednej regule, która wcale nie jest łatwa, ale dużo pomoże. Żeby nie atakować tożsamości, tylko szczerze mówić, co czujemy, co zauważyliśmy. Czyli używać słowa zauważyłem, że na przykład na przykład, zauważyłem, że mnie ignorujesz. Jak mówię do ciebie, to mnie nie słuchasz. A i to jest, to jest szczere, i mówimy, co my czujemy, jak go na odbierzemy, już nie mamy wpływu. Wiadomo, że jak ktoś ma o kompleksy, bóg wie jakie, to on usłyszy co innego, typu atakuje mnie. Nie, ja powiedziałem, tylko słuchaj, zauważyłem, że jak, 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 że mnie nie słuchasz, na przykład. Albo w, w pracy, na przykład słuchaj, zauważyłem, że. Na 7, na, na pięć dni w tygodniu, które pracujesz, cztery razy się spóźniłeś. I to nie tam 2-3 minuty, tylko pół godziny. Zmień coś. To jest, to jest szczerość. I teraz czy ktoś się obrazi, to jest jego sprawa, jego problem. Co innego jest, kiedy atakujemy tożsamość. Wiesz co, spóźniasz się, to znaczy, że jesteś debilem, kretynem albo nie szanujesz i, i, i wrzucamy. To wtedy ktoś się może obrazić, bo atakujemy jego. Jeżeli mówimy, zauważyłem, że czy ja czuję, że mnie nie słuchasz, albo ignorujesz, Mało jest prawdopodobne, że ktoś się obrazi. Jeżeli ktoś jest w miarę normalny, mówimy o takim normalnym, a jak mówimy, nie szanujesz mnie, jesteś taki, taki, a w związku z tym ja myślę, że to i to i to, to już atakujesz o tożsamość i ta osoba się nie powinna obrazić. Czyli tu trzeba zwrócić uwagę, że, że my mamy prawo powiedzieć, co zauważyliśmy, co czujemy. Możemy nawet jeszcze dodać, a jeżeli się mylę, to mnie popraw. Bo na przykład, kiedy ostatnio, na przykład, Piotrek, spóźniłeś się, od poniedziałku do piątku cztery razy. W poniedziałek przyszłeś, zauważyłem 15, po tu 20, tu 17, tu 13. W czwartek przyszedłeś na czas, ale znowu się w piątek spóźniłeś. Chyba, że się mylę. To mnie popraw. I to jest ta informacja zwrotna, co zauważyliśmy. Ale jeżeli ktoś jest, obrazi się na to, to jest jego problem, bo nie ma się na co obrazić, że zauważyliśmy jakąś złamanie reguły, zasady itd. Natomiast oczywiście Hmm, oczywiście to jest temat rzeka i wtedy jak to już jest bardziej pod komunikację podchodzi. Dzisiaj mamy jak ważne środowisko, jakim się otaczamy, towarzystwa, jakim się otaczamy, a, a to, że jest komunikacja, to jest inny temat, którym sobie porozmawiamy z Darkiem i jak się komunikować, żeby nie urazić, żeby, żeby nas słuchano albo żeby to. No to jest też ciekawy temat. Tutaj piszesz, jakie znaki mówią nam, że powinniśmy zmienić towarzystwo. No ja myślę, że każdy tu serce podpowiada, że czujesz się szanowana, czy szanowany, lub nie. Czujesz, że ktoś cię wspiera, lub nie. Czujesz, że ktoś, nawet jak wypowiada, właśnie inne zdanie niż ty, bo można się wspierać, ale to nie znaczy, że ciebie atakuje. Typu, nie zgadzam się na podstawie tego i tego, jak to są jakieś spory polityczne, sportowe, o sportowcach czy o biznesie, ale nie atakujesz osoby. Jeżeli widzisz, że ktoś cię atakuje, ty myślisz tak i tak, to jesteś głupi, to jesteś nienormalny. Wejść do psychiatry, to znaczy, że to już jest znak, że ta osoba mnie nie atakuje. To znaczy, że mnie nie szanuje, to zmieniamy towarzystwo, jeżeli się nie poprawi, jeżeli zauważamy. Zmieniamy towarzystwo wtedy, kiedy na przykład. Mówię, ja uważam, że trzeba dać szansę na to, żeby ktoś miał inne zdanie, Ma prawo, mamy prawo wymienić się myśli, lami, nie zgadzać, i inaczej głosować na przykład, czy innym drużynom kibicować, czy inne modele biznesowe budować, czy mieć inne zdanie na to czy na tamto i to jest ok, bo, bo ludzie się mają prawo różnić, ale nie mają prawa się obrażać, nie mają prawo niszczyć tożsamości, e, e, niszczyć człowieka, tylko dlatego, że się różni. Więc towarzystwo zmieniamy, kiedy czujesz się niszczony, kiedy czujesz się, że ktoś tobą gardzi, że cię nie szanuje, że, cię, że nie, nie tylko cię nie wspiera, ale ci wręcz ujmuje, ściąga w dół. No to musisz się zastanowić, czy, czy urosnę przy takiej osobie, czy ja chcę się z nią spotykać. Czy... To jest bardzo prosty test, bardzo prosty test, słuchajcie. Na... Najprostszy test świata. Pomyśl sobie o kimś yy, właśnie i wyobraź sobie, możesz sobie wyłączyć trening mentalny, zamknąć oczy, wyobraź sobie, że zabrakło tej osoby w twoim życiu. Zabrakło. Nie ma. Zniknęła. Czy czujesz stres, pustkę? Yy, nie, nie możesz się pogodzić z tym? Czy czujesz ulgę? Czy czujesz radość? Czy, czy, czy nawet lekko ci lżej? Że czujesz, że niczego ci nie zabrakło? To jest bardzo prosty test na to, czy powinniśmy zmienić daną osobę, czy dane środowisko. Czy, czy jeżeli bym dzisiaj zabrakło mi w moim życiu tej osoby, kontaktu z tą osobą, czy, czy spotkań z tą osobą, czy czuję pustkę, czy mam bardzo, bardzo dużo takiego doła jakiegoś, czuję, że mi się straciłem sens życia i tak dalej, czegoś mi brakuje? Czy wręcz odwrotnie? Czuję uśmiech, radość, orkiestra, w, sensu, w sercu banan na buzi. I to jest prosty test. Czy, 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 czy jest nam po drodze z daną osobą, czy, czy to może być kandydat na przyjaciela, znajomego czy w moim wewnętrznym kręgu znajomych najbliższych. Nie wiem co ty byś Radek odpowiedział. Jakie znaki mówią nam, że powinniśmy zmienić towarzystwo? Co ty, jakie ty masz zdanie na ten temat? Nie wiem. Dla mnie najważniejszym znakiem jest to, że się źle czuję. Mm. I po prostu, jak, jak, jak jestem w jakimś towarzystwie i muszę udawać kogoś, kim nie jestem, bo tak często jest, że po prostu dopasowujemy się, i często tego nawet nie widzimy. Po prostu jesteśmy z czterema, pięcioma znajomymi, i człowiek automatycznie dopasowuje się do tematu, do zachowania, i czym częściej to robimy, to po prostu takimi samymi się stajemy. I często jest tak. No, że, że, że to nie, nie, nie jest spójne razem ze mną i się zastanawiam, z jakiego powodu ja to robię. A człowiek, człowiek nie umie powiedzieć nie, znowu idziemy w tą asertywność i łyka, łyka, łyka. I tu jest ten naj, naj, największy ból. I tak jak z ludźmi też rozmawiam, jest ten sam problem, że. Po prostu za słabo asertywni. Widzisz, to jest taki temat, znowu, który byśmy mogli następnym razem tak, po, poruszyć: temat. asertywność. To jest osobny temat. Dlatego, dlatego mówię, ja jak się źle czuję w jakimś towarzystwie, to próbuję, próbuję po prostu tego unikać. Obojętnie, czy to są osoby, czy towarzystwo, czy jakaś grupa ludzi. Akceptacja. Nas, tak? Czyli to, co powiedziałeś, że kiedy powinniśmy zmienić to towarzystwo, kiedy zakładamy maskę, a że my musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, i wiadomo, że na chwilę czasami tak robimy czy coś, natomiast, bo wymagają pewne tego konwenanse, reguły, ale jeżeli to robimy sztucznie zbyt długo, to jest to problem, czyli y, kiedy musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, kto, bo, bo ktoś ci nie akceptuje, y, więc y, no. Jest to, jest to pierwszy czynnik. Wiesz, prawdziwi znajomi akceptują cię takim, jakim jesteś. Oczywiście nie mówię teraz o skrajnie negatywnych przypadkach, no bo nikt nie będzie akceptował a trudno, Piotrek jest hamski, nie wiem, a Piotrek krzywdzi ludzi, ale go akceptuje, nie wiem, bije tam na dyskotece, podrywa dziewczyny, robi krzywdę jakąś tam, nie wiem, bardzo dużą. No nie, nie mówimy o skrajnościach. Jeżeli ktoś jest sobą, ale nie jest szkodliwy społecznie i to dla ciebie, to, to jest pierwsza rzecz, że ktoś nas akceptuje, jakimi jesteśmy. Oczywiście to nie znaczy, żeby nie pracować nad sobą, nie niwelować pewnych luk, dziur, niedoborów, czy wychowania, czy zachowania. tak? To, to, też, to, to też jest, ale to dobrze powiedziałeś, żebyśmy nie musieli udawać kogoś, kim nie jesteśmy, bo to nas na dłuższą metę, metę wyczerpuje energetycznie, nie czujemy się, udajemy. No i nie, 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 nie jest to. Nie jest to, nie wróży nic dobrego. Na, na pewno takie środowisko nie będziemy chcieli przebywać dłużej, będziemy zawsze mieli jakiś problem, żeby odwiedzać. No to często wizyt w rodzinie przysłowywa teściowa, jeżeli jest toksyczna, to kochana, teściowa, raz na pół roku obiad, na przykład, i, i to wystarczy, aczkolwiek oczywiście to są stereotypy i zabobony, bo, bo nieraz teściowa może być cudowną, najwspanialszą osobą, która bardzo wspiera dba. Natomiast nie, nie raz jeden człowiek musi jak teściu, czy teściowa odwiedza, czy, czy ktoś przygryz, zahamować, co, co myśli, czy coś, bo, bo jest to na granicy toksyczności, agresji słownej, biernej, krytykania, krytykowania, wyśmiewania, porównywania, gdzie. My się czujemy gorsi i tak dalej. No, to już, ale to już znowu do asertywności, bo powinno się ustawić reguły, zasady komunikacji i powiedzieć, co się o tym myśli. Ale to już nie jest ten temat. Dzisiaj mamy temat, jak to, z kim przystajesz, takim się stajesz. I trzeba zwrócić na to uwagę i życie osobiste, i życie zawodowe, i życie tam, gdzie robimy reset, odpoczynek, gdzie się regenerujemy żeby stworzyć środowisko, które nas wspiera, z którym się dobrze czujemy, które nam ładuje baterie. Jeżeli chodzi o tam, gdzie potrzebujemy jakiegoś motywacji, wysiłku, energii, żeby otaczać się ludźmi, którzy, od których się uczymy, inspirujemy, na których możemy polegać. Zawsze w, już w, w środowisku profesjonalnym powinniśmy zadbać także o mentorów. O mentorów, o ludzi, którzy być może już dawno osiągnęli to, co my chcemy, żeby zawsze można było też w jakimś tam telefonem czy konsultacją, doradzić się, co by zrobiła dana osoba na miejscu, bo doszliśmy do jakiegoś problemu, wystarczy czasami, yy, no nie wiem, spojrzenie z innej strony i nagle mówimy, o no tak, faktycznie, bo sami na to nie wpadniemy. Więc na to zwracajmy uwagę, bo jest to powiedzenie, show me your friends, I will show you future. Czyli pokaż mi znajomych, przyjaciół, a ja pokażę Ci twoją przyszłość. I jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy zarabiają, przykładowo na polskie dwa i pół tysiąca złotych, najprawdopodobniej będziesz przesiąkał przekonaniami, energią i też wróży Ci to, że możesz podobnie tyle zarabiać. Jeżeli będziesz, mówię teraz serze ekonomiczne, jeżeli będziesz się otaczał ludźmi zarabiającymi 1500 euro, najprawdopodobniej styl przekonań, styl życia, styl poziom rozwoju będzie ci, Ciebie jakby kształtował także na 1500 euro. I, I tak to działa. Jeżeli otaczasz się przysłowiowymi milionerami, przykładowo, to jest oczywiście metafora, ale ludźmi sukcesu. Chciał, nie chciał, świadomie lub podprogowo nieświadomie będziesz otaczał się ludźmi, którzy chcą czegoś więcej, chcą czegoś mocniej, są ambitni, mają inny system myślenia, działania, inne strategie i też tym przesiąkniesz. Więc to kim przystajesz, takim się stajesz, i to dotyczy także życia osobistego, życia z ludźmi, z którymi się odpoczywa, z którymi się jeździ na wakacje, z którym się spędza sylwester, urodziny, ale z drugiej strony mamy środowisko, bo rodziny nikt nie wybiera. I masz rodziców, czy braci, siostry, kuzynów, yy, rodzinę, jakich masz, i nie będziemy nagle, nie wiem, zrywać kontaktu z mamą czy z siostrą tylko dlatego, bo, bo ona, nie wiem, my się rozwijamy, a ona nie. My czytamy książki rozwoju osobistego, a ona nie. Trzeba być bardzo elastycznym i dobrze sobie poukładać, czy życie osobiste, czy zawodowe, żeby też. Nie zniszczyć relacji czy nie zniszczyć więzi jakichś z wartościowymi ludźmi, tylko, ale, ale tylko dlatego, bo nie wiem, nie podzielają naszych sposobów zarabiania pieniędzy czy naszego myślenia na dany temat. Tutaj trzeba być bardzo elastycznym i ostrożnym. Teraz tak zerkłem u siebie na profil. Akurat co za cytaty mam tutaj porobione w tym temacie, i tak na szybkiego tylko. Jeśli Twoi znajomi nie motywują Cię i nie nakręcają, to źle ich dobierasz. Odpuszczam to, co nie moje, niezdrowe, nieefektywne. Warto otaczać się ludźmi, którzy marzą, tworzą, wierzą i myślą, ale przede wszystkim warto otaczać się tymi, którzy widzą w Tobie więcej dobrego niż Ty sam w sobie dostrzegasz. Nie goń za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Właściwi ludzie pojawią się w Twoim życiu i zostaną. Często jest tak, że trzymamy się kogoś, tego tak zwanego przyjaciela, bo nie ma, nie, ma, nie ma nikogo innego wokół. Ale tak jak ten ostatni cytat, co przeczytałem, jak zmieniamy nasze kręgi znajomych, jak wchodzimy w, po prostu w, w inne grupy. Em, to tam się pojawią odpowiedni ludzie. Ludzie, którzy podobnie jak my myślą, którzy, którzy idą w, w podobnym kierunku i oni też są, że tak powiem, normalni. Też lubią się i zabawić, i posłuchać muzyki, i pójść do kina. To nie jest takiego, że to są jakieś odludki. I ja, ludzie odchodzą, ludzie przychodzą. Niektórzy pozostają przy nas dłużej, niektórzy. To jest tak jak z pociągiem. Jeden odchodzi na następnej stacji, a są ludzie, którzy jadą z nami tym pociągiem już do końca. Tak, niektórzy się pojawiają na przysłową chwilę, bo można powiedzieć, że nie ma przypadków, ktoś się w naszym życiu pojawia, nieważne czy to w życiu osobistym, czy biznesowym, czy zawodowym i czasami nasze drogi się schodzą na jakiś czas i się rozchodzą. I jedne relacje są tworzone na tydzień, miesiąc, rok, dwa, jedne na 10-15 lat, a niektóre relacje będą tworzone na zawsze, do śmierci. I, i to sztuką jest na pewno znaleźć znajomego, przyjaciela, z którym się razem zestarzejemy i razem do śmierci, bo tak się zaakceptujemy i będziemy tęsknić za sobą, czy to dzwoniąc, czy to się spotykając. Każdemu takiego przyjaciela czy znajomego życzę, żeby, żeby od momentu poznania, nawet do śmierci. Trzymać i przejść różne chwile, pomagać się, wspierać, być razem, kiedy płaczemy i być razem, kiedy się śmiejemy, być razem, kiedy ktoś osiąga sukces i być razem, kiedy ktoś upada na dno i pomóc mu się wstać. To jest sztuka i dlatego wcale nie jest łatwo znaleźć dobrych przyjaciół, takich prawdziwych. Natomiast trzeba też ostrożnie do tego podchodzić i rozsądnie, że są relacje, które. W Czasami jedno spotkanie, tylko dwie godziny w danej godzina, a czasami nawet jedno zdanie usłyszane od nawet przypadkowego może nie ma przypadków człowieka, może nam zmienić życie i wszystko, więc trzeba to środowisko dbać. Dobierać, być elastycznym, ale być nastawionym, że nic nie jest na zawsze i, i czasami po prostu ktoś się pojawia w naszym życiu na jakiś czas, i możemy tylko być wdzięczni, że się pojawił, bo wzbogacił nasze życie, być może rozwinął, być może wniósł coś, co, co pozwoliło nam być szczęśliwszym, bardziej spełnionym, bardziej radosnym i wznieść się na level. Wyżej w rozwoju, czy, czy w biznesie, czy w relacjach osobistych. I to jest ta sztuka też budowania środowiska, ale jednak trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś ci nie, nie wspiera, to przynajmniej cię niech nie przeszkadza i to jest mega ważne zdanie, szczególnie w branży budowania zeszpołów, y gdzie y zaczynamy projekt, czy domowy, czy home office pracę, i, I nie każdy będzie to popierał, nie każdy z domowników, szczególnie przez pierwsze miesiące czy czas pierwszy, kiedy jeszcze nie mamy takich wyników, efektów, bardzo odroczona gratyfikacja, więc tuż to środowisko ma znaczenie. Po pierwsze, jeżeli nie przeszkadzają, jeżeli nie pomagają, to niech nie przeszkadzają, ale po drugie, też dojrzałość, że ja nie oczekuję, bo to jest moja droga, ja nie oczekuję, mąż mnie wspiera, czy nie, mama mnie wspiera, czy nie, dzieci wspierają, czy nie, to bez znaczenia dla mnie, bo ta dorosłość, to jest właśnie asertywność, czyli. Prawo do samostanowienia o sobie, czyli z nimi, czy bez nich, ja się tym zajmuję, bo to jest moja droga. Z nimi, czy be, z ich wsparciem, czy bez, ja to robię. I to jest też ta sztuka, że to najważniejsze jednak środowisko to jest my sami, bo y, mówię, będą się zmieniać znajomi, przyjaciele, czasami nawet i partnerzy życiowi, bo życie też niesie za sobą rozwody, nie rozwody różne, bo czasami o wdowiemy, tak? Owdoje, nie wiem, możemy stać wdową czy wdowcem, to chciałem, to chciałem powiedzieć, ale zawsze będziemy za sobą, i to jednak środowisko, czyli to, z, z kim przez. Kto, z kim przystaje, takim się staje, pamiętaj jednak, że najwięcej czasu, najwięcej spędzisz sam ze sobą, z własnymi myślami, z własnym osądem o sobie, z własną koncepcją siebie, z własną samooceną, z własnymi emocjami i masz być najlepszym swoim przyjacielem. Jak zanim zaczniesz kogokolwiek kochać, tak szczerze pokochaj siebie, zanim zaczniesz szukać liderów, żeby cię poprowadzili, odkryj także ten pierwiastek lidera i zarządzań najpierw sobą, swoim życiem. I zanim zaczniesz gdziekolwiek szukać relacji i akceptacji, znajdź, zbuduj relacje sam ze sobą i akceptację siebie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli środowisko ma znaczenie, ale wewnętrzne środowisko też ma olbrzymie znaczenie, czyli ten świat wewnętrzny kreuje później świat zewnętrzny. To, co myślisz o sobie, kim jesteś, i tak dalej, później takich, tacy ludzie do ciebie dołączają, z takimi ludźmi spędzasz czas i z ta takich ludzi odpychasz od siebie w sensie, że dajesz im jasny sygnał, że nie z wam razem po drodze, że nie, 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 nie zbudujecie, nie ma żadnej chemii, nie zbudujecie więzi, bo na przykład dana osoba dla ciebie jest toksyczna czy czujesz, że jest energetycznym wampirem. I to jest ta sztuka też budowania środowiska. Zacznij od siebie, od swojej głowy, od swoich przekonań, od swojej energii, od swoich emocji. Czuj się dobrze we własnym ciele, czuj się dobrze we własnej skórze, a dużo lepiej będziesz budował środowisko i biznesowe i środowisko życia osobistego czy związku intymnego z innymi, jak sam ze sobą będziesz się dobrze czuł. To jest bardzo, bardzo ważna konkluzja. Witamy serdecznie, Martę. Um... Tak na koniec. Zaraz uciekamy, zaraz mamy live'a na, na naszej innej grupie i nowoczesny, marketing sieciowy. Zapraszamy osoby zainteresowane do naszej innej grupy. Dzisiaj mamy temat. Jaki mamy temat, Sławko, dzisiaj? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy warto budować zespoły. Czy potęga budowania zespołów? Jakie mamy możliwości, kiedy nie idziemy przez życie jako single? To jest bardzo ważny temat, bo to jest temat niesamowicie ważny. Tak na koniec jeszcze króciutko. Często też słyszę pytanie, gdzie szukać tych ludzi, gdzie szukać mentora, i tak dalej. Często czytamy w książkach, że poszukaj sobie jakiegoś mentora. I w dzisiejszych czasach jest to bardzo proste. Mamy, mamy YouTube'a, mamy, mamy live y na, na Facebooku, na Instagramie, mamy różnego rodzaju grupy i po prostu. Chodźmy tam, gdzie są ludzie podobni do nas i nagle znajdują się nowi znajomi, nowe osoby, które myślą podobnie, idą w podobnym kierunku. I tak samo jest z mentorami. Problem jest w tym, że często jest tak, że my chcemy tych, te efekty chcemy widzieć od razu. Czy to w network marketingu, czy, czy w zarabianiu pieniędzy, w czymkolwiek, te efekty muszą być już teraz. I Brian Tracy też tak często powtarza to, że my ten podwieczorek chcemy zjeść zawsze przed obiadem. Nie po obiedzie, tylko to co dobre mieć przed obiadem i przykładowo taki mój przykład hmm, czytałem o tym i ja też sobie te pytanie zadawałem jak ja mogę dojść do takiego bodo szefer czy do kogoś kto do nas jest nierealny dotarcie do sławka było też normalnie nierealne sławek napisał 6 książek yy, chyba 16 razem audiobooków i kiedyś Wydawało mi się to nierealne. Jego audiobooki mam od 6 lat, a przez to, że po prostu działam, cały czas coś robię w tym kierunku, cały czas się rozwijam, to cały czas ten krąg znajomych też się po prostu powiększa. Pojawiają się to nowi ludzie, jedni pozostają, drudzy odchodzą. I tego Wam życzymy. Dbajcie o siebie, dbajcie nie tylko o zdrowe pasje, to nie tylko zdrowe jedzenie, ale i zdrowa głowa i tak samo e, odpowiedni znajomi wokół nas jest jedną z najważniejszych rzeczy. Sławko, ostatnie słowo należy do Ciebie. Tak, ja Wam serdecznie życzę, żebyście świadomie budowali własne środowisko i wewnętrzne, i zewnętrzne, i żebyście świadomie dobierali ludzi biznesowe. Które was wspiera, pomaga osiągać cele, tak? I świadome środowisko prywatne do spędzania razem czasu i tak dalej, żebyście unikali ludzi toksycznych, wampirycznych, którzy wysysają z was energię. Czujecie to i nie bójcie się no, po prostu pewne kontakty hamować, wyciszać czy ograniczać, jeżeli czujesz, że to cię nie wzbogaca. Jeżeli jesteś tylko wykorzystywany, czy wykorzystywana, bo nie wiem, znajoma chce się z tobą spotkać na kawę, ale ona 99% ona mówi. I nigdy nie zapyta, a co u ciebie, jak ty żyjesz? Tylko mówi, żali się i traktuje ciebie jak takiego darmowego terapeutę. To nie jest może do końca prawdziwa przyjaźń. Jeżeli tak czujesz, raz fajnie jest wysłuchać drugi. A jeżeli te wasze kawy babskie, że tak powiem, na tym polegają i czujesz, że jesteś wykorzystywana to masz prawo jej to powiedzieć, co czujesz i albo ona skoryguje zachowanie, albo po prostu zrywasz kontakt i nie musisz czuć się absolutnie winna czy żadnego poczucia winy. I to samo dotyczy w biznesie, nawet w multilever marketingu. Jeżeli czujesz, że jakaś tam linia upline czy sponsor nie do końca, szukaj wyżej lub odnajdź w sobie, stań się niezależny, bo to już jest level up. Powodzenia dla wszystkich. Do następnego to. razu. To jeszcze tak na koniec, to zrobimy trochę reklamy. Trzeba się w końcu odważyć, <laughs> a nie ja cicho siedzę. Jak teraz nas oglądasz i uważasz, że Sławek to jest ta odpowiednia osoba, czy Darek odpo od odpowiednia osoba, i chciałbyś w takim towarzystwie spędzać swój czas i wspólnie um, pracować przy jakimś projekcie, to zapraszamy, zapraszamy do kontaktu i, i może wspólnie coś razem zrobimy. Zachęcamy, zapraszamy. Miłego dnia Wam życzymy i w, przyszły, w przyszłą środę jesteśmy dla zdrowych pasji o godzinie 12. Bądźcie zdrowi. Do widzenia, cześć, wszystkiego dobrego.